Zaangażowałam się w działania HR i High Potential, dlatego że pracuję od kilkunastu lat w HR-ze i jak zobaczyłam hasło i na pierwszym miejscu biznes, a na drugim ludzie, a potem wartości, to sobie pomyślałam, że to idealny miks tego, co bym chciała widzieć jako pracownik HR-u od tylu lat, a nie zawsze to widzę w kontekście współpracy HR-owców z biznesem i biznesu z HR-em. Także uważam, że to idealny moment i miejsce na to, żeby zaangażować się i społecznie działać na rzecz tego połączenia. Największą takim elementem, który chciałabym wnieść do tego think tanku, to jest, jak dzisiaj usłyszałam, mądrość jest the key, czyli nie tylko doświadczenie, ale to, z czym idę, czyli swoją osobowość, swoje wszystkie myśli związane z HR-em i z biznesem, ale też z całym jakby doświadczeniem, z którym idę przez życie, nie tylko jako HR-owiec, ale jako człowiek. Wydaje mi się, że to jest najważniejszy element. No i dużo uśmiechu na pewno. Jak ktoś mnie pyta o polski HR, to mam takie poczucie, że to jest taka część organizacji, która się jeszcze cały czas tworzy, więc na pewno jakąś kondycję ma. Trudno mi powiedzieć dokładnie jaką. Mam takie poczucie, że od lat przecież HR był nazywany kadrami i nikt nie wiedział do końca, z czym jest ten HR, a nawet widziałam filmik mówiący o tym, że to jest taka pani w HR-ze, która siedzi i maluje paznokcie, wyobrażenie jakiejś osoby postronnej. Więc myślę sobie, że dużo przed nami pracy nad tym, żeby można było mówić o pozytywnej kondycji HR-u. A na ten moment tak na poważnie myślę, że dużo pracy właśnie związanej ze współpracą z biznesem i zrozumieniem biznesu i bycia jego częścią. To jest najważniejsze.